Rozpoczął się 14 sezon rozgrywek Stalex Ligi. W tym roku do rywalizacji zgłosiło się 21 drużyn, z czego 9 zagra w Ekstralidze. 19 zespołów zgłosiło także chęć udziału w Pucharze Ligi. Standardowo podzieliliśmy rozgrywki na Ekstraligę oraz rundę eliminacyjną, gdzie wyłonimy drugoligowców oraz trzecioligowców. W Ekstralidze mamy 9 drużyn. Stalex Liga słynie od lat z wartościowych nagród. Nie inaczej będzie w tym roku. Jest więc o co się bić. Standardowo utrzymaliśmy wysokość nagród dla najlepszych. Za zwycięstwo w Stalex Lidze drużyna otrzymuje 3000 zł, wicemistrz 2000 zł, a zespół, który znalazł się na najniższym stopniu podium, 1000 zł. Również przewidzieliśmy w tym roku nowinkę. Wprowadzamy nagrodę w wysokości 3000 zł dla zwycięzcy Pucharu Ligi i otrzymują również bezpłatny udział w kolejnym sezonie. Trzeba jednak podkreślić, że 14 sezon różnić się będzie znacząco od poprzednich edycji. A wszystko oczywiście w związku z pandemią koronawirusa, która we znaki dała się także w sporcie. Uczestnicy Stalex Ligi w sezonie 2020-2021 przestrzegać będą musieli więc szeregu restrykcji. Jest to sezon na pewno wyjątkowy dla wszystkich, zarówno dla nas, jak i jako organizatorów, jak i też kibiców, których no niestety w tym roku nie zobaczymy. Liczymy może, że od nowego roku te restrykcje będą maleć i finalnie wszyscy będą mogli zasiąść na trybunach na tych najważniejszych spotkaniach. W związku właśnie z koronawirusem musieliśmy wprowadzić no, jakby takie nasze wewnętrzne regulaminy, które będą tutaj musiały być przez wszystkich zawodników przestrzegane. Przede wszystkim jest mała różnica w stosunku do poprzedniego sezonu, gdzie drużyny no, nie będą mogły przed swoimi spotkaniami już oczekiwać na zakończenie spotkania. Dopiero będą mogły pojawić się na hali w momencie opuszczenia naszego parkietu przez zespoły, które występowały przed nimi. Podzieliliśmy również załogę tutaj, która zajmuje się całym prowadzeniem Stalex Ligi na dwie drużyny. Oddzieliliśmy zawody, oddzieliliśmy przede wszystkim speakera oraz mierzącego czas gry z ludźmi, którzy zajmują się tutaj nagrywaniem, komentowaniem spotkań oraz wprowadzaniem statystyk. Ważnym też na pewno elementem, który musieliśmy wprowadzić, to jest obowiązkowa już na wszystkich zawodach sportowych dezynfekcja dłoni. Wprowadziliśmy też, znaczy poprosiliśmy drużyny, aby nie witały się między sobą, nie było przybijania tak zwanych piątek po spotkaniu. Na pewno też dosyć istotnym elementem jest to, że zmieniliśmy miejsce ustawienia ławek rezerwowych. Nie będzie to jak do tej pory przy wejściu na halę, a w miejscu, gdzie do tej pory mieściły się trybuny. Jak dotąd przez parkiety Stalex Ligi przewinęła się spora rzesza zawodników. Tym bardziej miło nam powitać debiutantów z Grudziądza. Sporo nowych twarzy zobaczyć można bowiem w drużynie Olimpii 86-87. Miło nam przede wszystkim gościć tutaj na tym turnieju, który jest mega profesjonalny. Na pewno część zawodników od nas grało wcześniej, w poprzednich latach w tym właśnie turnieju. Wspominali to bardzo dobrze. My mamy swoją reaktywację po tak naprawdę około 15 latach. Większość z nas grała wcześniej oczywiście w klubach, w piłkę nożną, natomiast były to rozgrywki na dużym boisku, co jest wiadome, że no, jest to no, inna gra. Natomiast postanowiliśmy wystartować po tych 15 latach, po integracji, że tak powiem, jako Olimpia rocznik 86-87. W lidze orlikowej, gdzie tak naprawdę idzie nam bardzo dobrze. Mamy pierwsze miejsce w lidze, jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to jedna z lig, że tak powiem, grudziąckich. No i co? No i szybki pomysł, że gramy dalej w zimę, nie mamy co robić, nie ma tego sezonu. No i idziemy na Stalex. Z racji tego, że jest to najlepiej funkcjonująca liga, że tak powiem, w naszym województwie i podejrzewam, że jedna z lepszych lig amatorskich w Polsce. Mamy bardzo blisko do świecia, postanowiliśmy właśnie przystąpić do tych rozgrywek. Zawodnicy Olimpii nie będą jednak miło wspominać debiutu na parkiecie Stalex Ligi. W pierwszym spotkaniu przegrali z Noetrans Rolmasz Przysiersk aż 2-7. Co ciekawe, to jednak Grudziądzanie strzelili pierwszego gola w tym meczu. Piłkę w siatce zespołowi z Przysierska umieścił Ariel Płoch po podaniu Arkadiusza Olechowicza. Grudziądzanie byli jednak zadowoleni z przebiegu tego spotkania. Nie jest to wysoki wynik, ponieważ jest to, tak jak wiemy, futsal, halówka. Te wyniki są troszeczkę inne niż na dużym boisku. Warto zaznaczyć, jak tutaj wcześniej powiedziałeś mi w kuluarach, że przegraliśmy z drużyną w pierwszym meczu inauguracyjnym,
która tak naprawdę w zeszłym roku grała w ćwierćfinale tak, Ekstraligi. Jest to najlepsza ósemka. Znaczy, wyeliminowała drużynę, która grała w Ekstralidze i zajęła miejsce w pierwszej ósemce w tamtym sezonie. Czyli generalnie topowa drużyna, tak. Jeżeli chodzi o te trzy ligi staleksowe amatorskie. My gramy tak naprawdę w eliminacjach na tą chwilę i będziemy walczyli o drugą ligę, bo o to możemy po prostu powalczyć. Pierwszy sezon będzie na pewno dla nas takim przetarciem tutaj, nie chcemy na pierwszym sezonie poprzestać, chcemy grać dalej. No i mam nadzieję, że będzie dobrze. Na pewno może nam zabraknąć, że tak powiem, kondycji, może nam zabraknąć techniki, natomiast nie zabraknie nam nigdy tego serca, charakteru, ambicji, bo zawsze ją mieliśmy. No i myślę, że po prostu z każdym meczem będziemy grać po prostu coraz lepiej. Kolejną pozornie nową drużyną w Staleklidze jest Encanto Karczma Gęsia Szyja Toruń. W składzie tego zespołu jest jednak sporo znanych twarzy. Uczestniczyłem tutaj w lidze już od paru ładnych sezonów, myślę, że nie licząc bodajże pięciu, zdobyłem praktycznie wszystkie medale, poczynając od brązowego, srebrnego oraz złotego. W tym roku postanowiliśmy z naszą toruńską drużyną, delikatnie przeorganizowaną przez te ograniczenia ekstraligowe, tak? Spróbować naszych sił tutaj w świeckiej lidze. Inauguracja Staleklidy nie była jednak udana dla drużyny z Torunia. Przegrali oni swój pierwszy mecz w tym sezonie z drużyną Chemży Futsal Team 4-5. MVP tego spotkania został Łukasz Dormowicz, strzelec dwóch bramek. Przegrywaliśmy początek, niestety nie po naszej myśli się ułożyło wszystko. Potem udało się odrobić straty. Czerwona kartka trochę pokrzyżowała nam plany, lecz udało nam się dowieść wynik pozytywny do końca. Myślę, że jak zdobyliśmy pierwszą bramkę, to złapaliśmy takie powietrze i każdy z nas starał się jeszcze bardziej i poszliśmy za ciosem po prostu już i wygraliśmy. Hitem pierwszej kolejki był jednak niewątpliwie mecz Rafmix i partnerzy kontra Proflex Agnes Agrokomplex Roplast. Spotkanie to trzymało w napięciu niemal do ostatniego gwizdka. Spodziewaliśmy się zawsze, co roku jest mocny zespół, ale tym bardziej, że wiadomo, że jest sporo zawodników, którzy mają przeszłość jakąś tam boiskową i na trawie i na hali. Grają nie tylko tutaj, ale też pewnie w różnych ligach w Bydgoszczy i tak dalej. No, spodziewaliśmy się, że to będzie ciężki mecz, ale liczyliśmy na zwycięstwo. Tym bardziej, że widzieliśmy, że troszkę w okrojonym składzie przyjechali, dlatego tym bardziej to boli, nie? Pierwszy mecz. Porażka, no ale trzeba się wziąć w garść i grać dalej. Rafmix musiał gonić wynik praktycznie przez całe spotkanie, a do remisu 3-3 wyrównał w 17 minucie ze sprawą Piotra Siekirki, powiedzmy w dość nietypowy sposób. Nie spodziewałem się w ogóle, że piłka się odbije w taki sposób. No, nie jest to najpiękniejsza bramka, ale cieszę się każda bramka. Na ponowne prowadzenie zespół Proflexu wyprowadził Kamil Mosek. Wyrównał ponownie Piotr Siekirka. Decydujący głos należał jednak do graczy Proflexu. Graliśmy dosyć otwarty, troszkę zapominaliśmy o tej defensywie i zresztą zespół Proflexu pewnie opadł troszkę z sił, dlatego mogło to tak wyglądać, a nasza tylko nieudolność, że tak powiem, że tego nie wykorzystaliśmy. Hit pierwszej kolejki miał jednak dodatkowy smaczek. W barwach Proflexu zobaczyliśmy Patryka Podolskiego, który w przeszłości reprezentował barwy Rafmixu. Przyszedł czas na zmiany i nie jestem w stanie do końca powiedzieć. Byłem po paru rozmowach z kolegą z Proflexu, z Tomkiem Rogurzem i tak namówił mnie. Ja sam już myślałem o tym, żeby po prostu odejść. Chciałem ogólnie skończyć już granie w Staleklidze, ale po dłuższej takiej namowie postanowiłem przyjechać tutaj, no ale już w innych barwach. Niestety uściślimy, że kibice nie mogą oglądać na żywo zmagań na parkiecie Staleklidze. Ale ich uwadze nie umknie żaden szczegół. Organizatorzy postanowili przenieść całą ligę do internetu. Można tam obejrzeć, podobnie zresztą jak w ubiegłych latach, wszystkie mecze wraz z komentarzem na żywo. Widzimy się za tydzień. Życzymy dobrej nocy i udanego weekendu. Wprowadzamy dużo nowinek, które już za chwilę wszyscy będą mogli zobaczyć. Mamy zamiar stworzyć studia przed spotkaniami Ekstraligi. Będziemy zapraszać naprawdę dosyć ciekawych gości, sponsorów. Każda z drużyn, która występuje w Staleklidze, miała możliwość tutaj przesłania do nas jakby takich informacji na temat swoich sponsorów, także na pewno też dla nich, dzięki którym te drużyny występują, będzie to ważne i każdy sponsor będzie miał szansę zaprezentować się w szerszym gronie.